Ok, i witam z moim projektem ponownie. Tu już jak widać, specjalnie to zrobiłem, żeby było można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tak wyglądają te fototranzystory naklejone na tym sztywcie. Przybliżę. O, widać tu ładnie w tej diodzie zielonej, że jest to przyklejone i owinięte taśmą. Te tutaj są wszystkie jeszcze nie podłączone. Dalej mamy te dwie, które w poprzednim filmie było widać. Tylko zapięte. Włączę to sobie, tu już świeci sobie zielona. Włączę sobie, o, zapaliły się, zgasły. Uruchomi się ten cały system. Podłączyłem sobie już to do komputera. OpenVRT wgrałem całkowicie, już było wcześniej wgrane, ale teraz sobie je tam ustawiłem jak należy. Teraz pokażę bardzo szybko, jak sterować tymi diodami, żeby można było włączać i włączyć przekaźniki. To sobie zmieniłem taki bajer, że zaczęła migać na zielono zamiast na czerwono, jak świeci na stałe. Dobrze, nie winie było widać, że migała i świeciła na stałe, na czerwono. Pozwolę sobie zrobić taki bajer, że przestaje migać na czerwono i zaczęła migać na zielono, jak się załaduje system. Mam tu laptopa. Teraz zalogujemy się do OpenWRT. Tak, jesteśmy. No tutaj CD, pach, żeby być na zewnątrz. Teraz kochani, tutaj już sobie postanowiłem ułatwić. Zapisałem sobie skrypt, którym tylko wkleję, pokażę go. I on mówi o tym, 255 wysyłam do diody zielonej LAN 4. Czyli zapalę lampkę odpowiedzialną za LAN 4. To jeszcze powiem, jak te lampki sobie wziąć. Przecież one są tu pięknie na obudowie stare opisane. I tu widać, że są jedynka, dwójka, trójka, czwórka i wszystko. Co można sobie wziąć kolejności tych diod. Co teraz się wydarzy? No teraz, gdy klikniemy Enter, to wyśle mi informację, że dioda może zaświecić. I włączymy przekaźnik. W tym momencie LAN 4 powinien świecić. Spróbujemy zaświecić sobie QSS. Tak, QSS. I proszę, przekaźnik się włączył. Nie wiem, czemu LAN 4 nie zaskoczył, zaraz to wyjaśnimy jeszcze sobie, no ale QSS zaskoczył. Teraz, gdy sobie to ponowię to polecenie i wymienimy sobie w tym miejscu na 0, klikam Enter, może pokażę, klikam, teraz będzie Enter, zgasło. Wyjaśnimy sobie szybciutko, czemu mi się nie zaświeciła lampka LAN 4. Dobra, LAN 4. No, coś jest dziwnego, że mi nie skoczy. To jest prawo, tylko kwestia ustawienia. Powiedzmy LAN 2. Nie, lampki LAN chwilowo mi się nie udaje ich włączyć. Jest to do wyjaśnienia, czemu tak jest. Jeżeli dobrze zrobisz przecież system. Oj, literówka. System. No to taka ciekawostka będzie, że oprócz tego, że miga, to jeszcze zapali się czerwono. Czyli teraz miga zielona, a czerwona świeci. Taki po prostu efekt. Teoretycznie powinna się robić żółta i czerwona. Jeżeli system... no przybliżę jak mogę. Jeżeli system w tym momencie wyśle 0. O, to znowu zgasła i miga tylko ta. W związku z tym mogę te lampki zapalać. Nie mam pojęcia, czemu w tym momencie mi te lany nie zaświeciły, ale jestem pewny, że teraz możemy sterować tym. Natomiast pięknie to widać na... zostanie przy tym QSS, czyli tej skrajnej prawej w moim wypadku. Jeżeli sobie QSS daję na 255, Enter, jest. Teraz sobie QSS daje na wartość 0, wyłączam.
No i generalnie tak to działa. LANy jestem pewny, że też działają, tylko jest kwestia komendy. Coś jest pewnie nie tak. Albo ustawione w kelnerze w ustawieniach. Pokażę może jeszcze szybciutko, jak się ustawia te ustawienia systemowe. To jest etc config system. No i jesteśmy. Tu wiadomo, czasy. Ja tu sobie ustawiłem, że czerwona ma się wyłączyć. Zielona ma zacząć migać 250 na 250, czyli 2,5 sekundy na 2,5 sekundy. Dalej. Podzielę sobie to już na działy. Przekaźnik trzeci, moduł trzeci, pierwszy. Moduł trzeci, drugi. Czyli sobie po prostu uznałem, że ten będzie jego trzeci, tak? I jest pierwszy kanał, drugi kanał. Na każdym, bo będą trzy moduły, po dwa przekaźniki na każdym module. Co daje łącznie 6 sztuk. No i sobie to ładnie tu ustawiłem. Tu raz to wpisałem, że wszystkie te... już jest łatwiej, tak? Bo już wiem, który jest który. Mogę tu podejrzeć sobie, który przekaźnik przełączam od razu. I tu ładnie widzimy, że na przykład mamy przekaźnik 2.1 to jest LAN 2, przekaźnik 2.2 to jest LAN 3, ale ciekawostka, przekaźnik 1.1 to jest WLAN, czyli dawne Wi-Fi, i LAN 1 to jest drugi. Tak to się ładnie ustawia. Tym sposobem możemy, zaraz stąd wyjdę, i tym sposobem możemy sobie to ładnie przełączać. O, klik włączony, QSS0, klik wyłączony. Taka ciekawostka. Oczywiście LANy też sobie wyjaśnił, że w własnym zakresie, czemu mi się nie zapalają lampeczki. Ale to jak już powiedziałem, jestem pewien, że to jest jakiś szczegół. Komenda źle wydana, czy coś źle skonfigurowane jeszcze w rejestrze. Natomiast tak to można zrobić za pomocą OpenWRT. Ten etap to chyba mi się wydaje, że każdy może za OpenWRT wykonać. Wystarczy znać te podstawowe komendy. Włączyć, wyłączyć. Bardzo polecam forum Echo, OpenWRT Echo. Tam jest wszystko ślicznie opisane i są te romy do pobierania, żeby wgrać w routerek. O, bardzo proszę. Tu jeszcze pokażę u góry, jak to wygląda. OpenWRT 18.06. To jest taka relacja z 18 roku, pewnie z 19, no bo z 1 grudnia. I tu jest podana strona ecoon.pl. Cezary zrobił świetną robotę, założył świetne forum i ulepsza te romy. One są o wiele stabilniejsze dzięki Cezaremu. To też, jeżeli by Cezary to oglądał, to naprawdę gratuluję i dzięki za pomoc, bo to jest podstawa, żeby był system. Bez tego byśmy nie zrobili nic tutaj. I tak to wygląda.